Cześć, mój codzienny vlog coraz bardziej staje się vlogiem cotygodniowym. Mam nadzieję, że nie stanie się w końcu vlogiem comiesięcznym i tak dalej, aż w końcu w ogóle zaniknie. No ale ostatnio dużo jest różnych obowiązków, więc nie mam czasu nagrywać, a nawet nagrywać to czas się znajdzie. Gorzej jest ze zmontowaniem, przygotowaniem materiału do wypuszczenia na YouTube'a. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat zakończonego wreszcie synodu kościelnego, synodu tak zwanego amazońskiego i tego, co z niego wynika. Przede wszystkim nie miałem za bardzo złudzeń, już jeśli chodzi o to wydarzenie, co do tego, jakie są jego cele. Jeszcze kiedy trwały synody w 2014 i 2015 roku, które dotyczyły rodziny, tak przynajmniej formalnie to było przedstawiane, miałem pewnego rodzaju złudzenia. Rzeczywiście toczy się tam pewna dyskusja, że być może papież, chociaż ma skłonność do poglądów kościelnych liberałów, to jednak chce wszystkich wysłuchać i dopiero na podstawie tego przygotować tekst adhortacji. Teraz już tych złudzeń, mówiąc szczerze, nie mam. Większość tych uczestników synodu, którzy zostali powołani na to spotkanie, to byli przedstawiciele po prostu liberalnego establishmentu kościelnego, nastawieni na prowadzenie szybkich zmian. Powiem szczerze, że to jest jednak, tak patrząc z pewnej perspektywy, sytuacja patologiczna, kiedy sprawy najbardziej istotne z perspektywy życia Kościoła, dotyczące doktryny wiary, doktryny sakramentów, dyscypliny sakramentów, po prostu załatwia się pojedynczymi synodami. W ciągu, powiedzmy, 5 lat czy 10 lat jeden papież zamierza całkowicie przeorać i zmienić katolickie nauczanie i praktykę katolicką w podstawowych kwestiach. Przypomnijmy, że w dziejach Kościoła, które tak często są źle traktowane również przez samych katolików czy hierarchów, doktryna, dogmaty dojrzewały przez nieraz setki lat. Przez setki lat toczyła się dyskusja w sprawie takiej czy innej prawdy, tego, czy ona ma zostać potwierdzona przez cały Kościół. Nie było tak, że ona się rodziła nagle, że była efektem jakiejś rewolucji intelektualnej i hop, w ciągu 5 lat przeprowadzono synod, upozorowano dyskusję i oto już wprowadzano nowe zupełnie nauczanie. To nauczanie, które w Kościele wprowadzano w historii, nigdy nie było nowe, tylko trwała dyskusja, czy ono jest prawdziwe, czy doskonały sposób wyraża wiarę Kościoła. No bo jeżeli zostanie uznane za powszechne, to lepiej się w tej sprawie nie pomylić. Tymczasem teraz mamy takie kościelne fast foody, jeśli chodzi o nauczanie. Przyjrzyjmy się temu, co synod przed nami otwiera. Jakie tutaj drogi zostały poruszone? Spójrzmy na propozycję kapłaństwa kobiet. Oczywiście o tym się na razie mówi w sposób ograniczony, ale dobrze wiadomo, że to jest pewnego rodzaju gotowanie żaby. Tak? To znaczy, że dzisiejsza wstępna propozycja święceń diakonatu dla kobiet za 5-10 lat zamieni się w propozycję po prostu kapłaństwa kobiet i jest to propozycja całkowicie sprzeczna z tradycją Kościoła i to bardzo mocną tradycją, bo ostatecznie potwierdzoną przez Jana Pawła II w takim geście rzadko wykorzystywanym przez papieży, czyli z użyciem tego swojego argumentu, swojej mocy, nie omylności. A tu się o tym zapomina. Dewolitalianizacja, jak widać, obejmuje nie tylko kwestie moralności życia małżeńskiego, ale także już wchodzi w kapłaństwo. Drugi wątek, tak zwani viri probati, czyli świeccy mężczyźni, mężowie żon, którzy mieliby być wyświęcani na księży. Oczywiście można to zrobić, ale kiedy widzę, w jaki sposób do tego zabierają się kościelni decydenci, no to widzę znowu ten fast food. Nikt nie patrzy nawet na kontekst, w jakim w Nowym Testamencie pojawiają się
ci viri probati, że są to wypróbowani rzeczywiście mężczyźni, którzy są w stanie podjąć to zadanie celibatu wstrzemięźliwości, bowiem z sprawowaniem kultu Bożego zawsze wiązała się wstrzemięźliwość. Widzimy to nawet na wschodzie, kiedy mamy księży, którzy mają żony, żyją w małżeństwach, to ta dyscyplina życia intymnego jest, można powiedzieć, dosyć ostra, tak? I skupiona jest przede wszystkim na zachowaniu tej wyłączności kultu Bożego. W tradycji rzymskiej zawsze było to, w tradycji zachodniej zawsze było to mocno podkreślane, że nie jest jedynym celibat bezżeństwa, ale że ważny jest celibat wstrzemięźliwości dla tych, którzy sprawują kult Boży. Mam szczere wątpliwości, czy dzisiaj ktokolwiek o tym myśli, czy de facto viri probati nie będzie kolejną drogą do dewaluowania kapłaństwa, do seksualizacji, można powiedzieć, życia kapłańskiego, w dalszym kroku po prostu wprowadzenia życia małżeńskiego do życia kapłańskiego, zniesienie celibatu. No bo to jest w ogóle ta niesamowita historia, którą wszyscy powtarzają, że celibat został wprowadzony dopiero razem z Soborem Trydenckim. Owszem, jego takie ścisłe stosowanie i cała formacja kapłanów seminaryjna jest związana z Soborem Trydenckim, ale przez całą historię Kościoła od pierwszych wieków, to są już zapisy z synodów z III wieku, mamy powiązanie kultu Bożego, kapłaństwa ze wstrzemięźliwością seksualną. Zresztą Pan Jezus powiedział, że bezżennymi pozostają ci, którzy takimi się urodzili, ci, których ludzie takimi uczynili, oraz ci, którzy zachowują ten stan dla królestwa. I to było wezwanie, można powiedzieć, kapłańskie wezwanie Pana Jezusa do zachowywania wstrzemięźliwości przed tych, którzy będą poświęcać się kultowi Bożemu. Zresztą, co charakterystyczne i ważne, też wstrzemięźliwość seksualna była związana z tradycją żydowską. Tradycją żydowską, która nie rozumiała celibatu, nie praktykowała celibatu, uważała stan bezżenności, bezdzietności za brak błogosławieństwa Bożego. A jednak w sprawie kultu mieliśmy tutaj jednoznaczne takie ukierunkowanie, jednoznaczną dyscyplinę dla narodu wybranego, i naród wybrany tej dyscypliny się trzymał. Po prostu nie miesza się tych dwóch sfer. Człowiek, który wchodzi w kapłaństwo, wyłącza się z pewnych obszarów życia świeckiego i ofiarowuje całe swoje życie na rzecz większej chwały Bożej i po to, aby w miejscu świętym naprawdę panował Bóg, aby nasze namiętności, nasze porywy ciała czy też i ducha nie były, jakby nie burzyły świętości doświadczenia ofiary. Kiedyś ofiary w Starym Testamencie, ofiary świątynne, dzisiaj bezkrwawej ofiary Pana Jezusa, która dokonuje się na ołtarzu w każdym kościele. Także mamy tutaj kolejny taki element, który oczywiście można byłoby w tradycji we właściwy sposób prawdopodobnie osadzić i dałby się to wytłumaczyć, jednak znów to wszystko jest robione na szybko, bez właściwego intelektualnego i teologicznego oparcia. Ja wrócę na chwilę do tych synodów dotyczących rodziny. Kiedy pojawiły się propozycje kardynała Kaspera, aby rozdawać komunię świętą osobom trwale przywiązanym do grzechu, czyli tym, które się rozwiodły i żyją w nowych związkach, na przykład świeckich, małżeńskich, tak? Laickich małżeństwach państwowych, żeby im także udzielać komunii bez znanego wcześniej wymogu zachowania wstrzemięźliwości seksualnej, wydano przecież znakomitą książkę, która w całości była poświęcona krytyce tego stanowiska, i to bardzo różnych perspektyw, także z perspektywy teologii prawosławnej, na którą często i chętnie powołują się zwolennicy zmian dotyczących zarówno wcześniej małżeństwa i rozwodów, a teraz
kapłaństwa i celibatu. I co? I nic. I ta książka de facto została zignorowana, tak? To znaczy po prostu uznano arbitralnie, że ta opowieść kardynała Kaspera będzie teraz opowieścią Kościoła na temat sakramentu małżeństwa. Opowieść, która nie trzyma się ani tradycji, ani nie trzyma się jakiejś logiki nawet wewnętrznej, tak? Do podważenia w wielu rozmaitych punktach. Przede wszystkim czyni z człowieka jakąś taką istotę niezdolną do powstrzymania swoich namiętności, powstrzymania swoich żądz i niezdolną do nawrócenia, niezdolną do tego, żeby jakby przyznać się przed Bogiem do swojego grzechu i wybrać inną formę życia. Nawet jeżeli w przyjęciu tej innej formy życia potem są upadki, ale te upadki dotyczą każdego z nas. I ta sama logika jest zauważalna w tej chwili. Po prostu przeprowadza się swoje własne idee. Idee papieża Franciszka, idee kardynałów niemieckich, idee innych kardynałów, a przykrywa się to wszystko płaszczem egzotyki amazońskiej, która ma ułatwić przeprowadzenie takich kompromitujących pomysłów. No bo Amazonia to niezwykle egzotyczne miejsce, tam zapewne potrzebne są zupełnie nietypowe rozwiązania, których my tu w Europie nie jesteśmy w stanie pojąć w swojej zamkniętej w logosie wyobraźni. No właśnie, tego typu argumentacja. Przy czym de facto najbardziej na tych różnych pomysłach synodalnych korzysta Kościół niemiecki, który bardzo potrzebuje jakichkolwiek urzędników, tak sobie powiedzmy sobie tak, w randze kapłanów, tak? Ponieważ nie ma święceń, nie ma kandydatów do kapłaństwa. Trudno, żeby były, skoro nie ma tam prawie wiary. Więc się wymyśla, że spośród ludzi, którzy jakkolwiek jeszcze są zaangażowani w kościół, wybierze się kapłanów. No de facto jest to pomysł na ogłoszenie protestanckiego kościoła katolickiego. Nie taka jest teologia powołania w kościele. Kardynał Ratzinger pięknie pokazywał, że musi być to osobiste wezwanie i ta osobista odpowiedź człowieka do powołania. Nie może być tak, że po prostu człowiek jest wytypowany do bycia kapłanem, który tak naprawdę będzie swego rodzaju urzędnikiem, urzędnikiem mianowanym przez ludzi, a nie wybranym przez Boga. Więc te wszystkie sprawy, które wydarzyły się na synodzie, sprawiają, że w kościele napięcie jest w tej chwili większe jeszcze niż po Amoris Laetitia, niż po synodach dotyczących rodziny. Ale jeszcze jedną sprawę chciałbym poruszyć, którą pominąłem i która wydaje mi się, że też będzie bardzo ważna w kontekście naszego tematu, bo tematem naszego filmiku jest dzisiaj, jak będzie wyglądała nowa reformacja w Kościele. To jest przywracanie do posług duszpasterskich byłych księży. Znaczy księży, którzy po prostu odeszli z kapłaństwa i nie wiem, założyli rodziny, stali się apostatami, zaczęli jakieś głosić swoje filozofie. Te losy są bardzo różne. Często są oni do samego serca przeniknięci resentymentem i niechęcią wobec Kościoła. Tymczasem jest taki pomysł, żeby oni stali się duszpasterzami. Z powyżej wymienionych powodów wydaje mi się, że jest to pomysł całkowicie nierealistyczny i potencjalnie jest to włożenie kolejnej miny pod budowlę Kościoła. I to takiej miny, która będzie rozkładała jeszcze bardziej katolicyzm, który i tak już, mówiąc szczerze, tak patrząc po ludzku, ledwo zipie. Dlaczego? No dlatego, że właśnie ci ludzie, którzy wyszli z kapłaństwa, z tej posługi, często są po prostu życiowo niesamowicie poobijani. No, nie chcę wnikać tutaj w winy, ale niewątpliwie ich odejście już z kapłaństwa było przykładem jakiejś erozji, czy moralnej, czy erozji wiary, czy erozji intelektualnej. I teraz oni mają stanowić jakiegoś rodzaju elitę, która będzie formowała innych katolików do tego, jak żyć w kościele. Ja rozumiem miłosierdzie, ale to kompletny absurd. Ponieważ ci ludzie będą tworzyli w jakimś swoim odsetku, w jakimś swoim procencie
jakiś rodzaj zupełnie nowej wspólnoty i prawdopodobnie zupełnie nowego myślenia o tym, czym jest Kościół. I w ogóle nie będzie nikt już w stanie zapanować nad tym, co, kto i gdzie wierzy pod szyldem Kościoła katolickiego. Dobrze, mamy pewne podsumowanie tych wydarzeń synodalnych. Przejdźmy do pytania tego, jak może wyglądać reformacja, nowa reformacja w Kościele.